Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Middle-Earth Shadow of War lub na polski Śródziemie Cień Wojny. Prawdopodobnie są to ostatnie kurhany w grze i mam szczerą nadzieję, że będą tutaj dwa ostatnie fragmenty zbroi, bo w ostatniej miejscówce, gdzie były potrzebne, gdzie była forteca, nie było w ogóle ani Infildinów, ani Kurhanów, więc mam nadzieję, że tutaj są dwie rzeczy. Dobra, podchodzą. Zbroję, by zaatakować z furią, lecz nasz... Szaniec jest tarczą przed ich gniewem. Nasze... A nie, nie, tu będzie zbroje. Nasze twarde, ręcznie kute zbroje są odporne na plany snute przez moce ciemności, nieważne jak nikczemne i plugawe, tych co atakują świetlistego władcę czeka upadek. Aha, podchodzą cicho, dobra. Okej. Fakt, też ma to sens. They stalk and lurk, then lash out so furious. Yet our bulwark is proof against their rage. Our hard-ringed, hand-forged armor impervious to predations from the powers of darkness, no matter how vicious or how vile. To assail the Bright Lord is to falter and fail. Okej, nie, mam tylko miecz. Zobaczmy. Po wykonaniu zakończącego burzy lodowej zdobywasz gniew. To i to. Okej, no w sumie jest nawet spoko. Wymienię sobie. Chociaż... Czekaj, zabijał... A, uciekających trepów. A dobra, nie, w ogóle nie, nie zabijam tak trepów. Więc niech będzie. Czemu? Sobie właśnie, czekaj. Tego młota bym sobie na chwilę wziął. Jak to wyglądało? Młotek? A, takie po prostu dupnięcie. Okej. To w takim razie poproszę coś innego. Czekaj. To i zamiast tego... No obrażeń nie będzie większych. A to mam w ogóle dwa razy to samo, widzę. Czekaj. To widzę jest lepsze dla mnie, więc to sobie... zutylizuję. Wracja. Czekaj właśnie, jakbym chciał użyć łuku świetlistego władcy. Gniew szybciej zdobywasz, ale jeszcze trwa dwa razy krócej. A, no mniejszy damage i mniej strzał, no to nie. Tutaj mniejszy damage, ale więcej strzał. Też więcej strzał. Też więcej strzał. I trepy otrzymują obrażenia zmniejszone o 50%. Okej, okay. Spoko. Kurde, tutaj może to byłoby lepsze. No nie używam trucizny. To tutaj wygląda, że klątwę to jest nawet spoko, ale te przebijanie strzału naprawdę bym chciał mieć. O, albo weźmy sobie to, długi łuk zemsty. To będzie dobre, myślę. Tylko właśnie teraz jestem troszeczkę w kropce, no bo...
gdzie jest w takim razie ostatni kurhan, który mam otworzyć? Eltario should be nearby. I do not doubt it for a moment. Jak tu gra przyleciał? Dobra. Szczęście się odwróciło. Przerwij rytuał i nie pozwól, by kapitanowie stali się wybrańcami. Na quest, dla nagrody za tego questa zrobię go z wielką przyjemnością. Dobra, mamy Eltariel, to lecimy. Wykonać questa. Uratuj poplecznika. Such loyalty to the orcs. Psz, nie zrozumiesz tego. To nie są zwykłe orki, to jest moje mięso armatnie, a nie tego Nazgula. Rozumiesz? To ja będę ich posyłał na śmierć, a nie Nazgul. Dlatego jestem oddany. Co to jest za odpał w ogóle z mojej strony teraz? Dobra, póki co jest cisza. Shriekers have some weird rituals. Ja tam z chęcią uratuję wszystkich powierzchników, zanim w ogóle zacznę walczyć z naszym kochanym Nazgulem. I jestem też w sumie ciekaw, z którym królem przyjdzie nam teraz walczyć. I did not like that ritual. No i jak Milusio. Found him. Get after him. Yeah, that's how it's done. Ow. They almost sacrificed me, master. Ale almost to wciąż almost. We knew you would come. Now, join your army in service to the Witch King. Oh, goody! Another glory! Follow my will! Before us and rise. Gleba. Kurde. Jezu, który tu bomba mi rzuca? Ten. Won. Tak już cwamy. To spieprzaj. Nie
Jak nie chcesz się przyłączyć, to nie marnuj mojego czasu. Przepadnij! Może tak, nie? Tyle odporne na strzały, akurat ten. Submit to me! Join my army! My mind is iron shield! Shield! Zobaczymy na jak długo. You disgust me! Gorzlek, Gorzlek! O! Okej. To już druga taka sytuacja. Tylko że pierwsza miała miejsce nie na odcinku. Our army remains strong. And we have all but assured the Nazgul cannot track us. But they are still not defeated. As long as they are out there, we are not safe. You least of all. Jeszcze punkt umiejętności. Mroczna dominacja. Pięknie. Our followers are returned and the Hydea are secure. The Nazgul's power is diminished. And yet, this sense of dread grows. Kurde no. Boli mnie jedna rzecz, w sensie, że... Jak oni tak gadają, to czasami się po prostu napisy podczas odligu nie pokazują. Nie. Niech skórki chciałem zmienić, tylko w umiejętności chciałem wejść, żeby właśnie odblokować sobie. Gdzie to będzie? Tutaj. Mroczną dominację. To się myślę może przydać. To dość często. 10 punktów umiejętności, ja mam tylko dwie umiejętności, które w sumie odblokują się same po prostu za misję. Na co ja mam te punkty wydawać w takim razie? Dobra, gdzie to jeszcze? Chyba to było Deltariel. Tak jest. I tu więcej głównych questów na razie nie ma. Okej, no to lecę sobie tutaj. The Nazgul are Sauron's hands in Mordor. Then we must cut them off. Ładnie powiedziane, nie powiem. Szkoda, że zasięg nie jest pokazany. Tego ciosu, byłoby to nawet dość miłe. I takie mogło być ładne przeskoczenie od razu dalej. Dobra. Ożywieńcy. Eltariel podążała śladem Nazguli aż do tych nawiedzonych ruin. Dowiedz się co knują i połóż ten kres. The smell of death is near. That is the work of a necromancer. Whenever I find you, I know the Nazgul must be close. As long as you wear that ring, they will be closer than you like. For now, I have no choice.
How many Nazgul are there? Just one. Isildur, the king who cut the One Ring from Sauron's hand. And wore it on his own. This is the legacy of your rings, Celebrimbor. Proszę, proszę, nie wiedziałem, że samego Isildura przyjdzie nam spotkać. These men died at Minas Ithil. These are no longer men. A co to jest? Hesitate. The only mercy for them is death. No. Okay. Raising his enemies, denying them rest, turning them against their brothers. Is there no foul stratagem the Witch King will not employ? There are bound to be many more. It's best they don't see us coming. No, Talion, wskakuj na górę! Człowieku! Ej, no on mi tu na złość teraz robi, no! Return to your rest. Trzeba go zabić, trzeba go zdominować. Okej, na jedno wychodzi, widzę. Chociaż ciekawe, czy jakbym chciał użyć zabójstwa z ukrycia, czy bym serię Jedyna rzecz, jaka mnie boli, jeśli chodzi o głosy tych Nazguli, to fakt, że w praktyce one są jeden a ten sam głos jest przypisany do wszystkich Nazguli. Chociaż może też mi się tak po prostu wydawać i jest totalnie inaczej, no ale... Tego na 100% nie jestem w stanie stwierdzić, ale jak dla mnie te głosy wszystkie brzmią bardzo podobnie. Dobra, próbujmy tą mroczną dominację. Come, Talion. Isildur must be nearby. Fakt, że on jest w pobliżu, nie znaczy, że nam przyjdzie z nim zawalczyć, coś mi się wydaje. No, bynajmniej nie w tej misji. Bo na bank prędzej czy później z nim zawalczymy. Rzecz kto wie. Może jednak zawalczymy z Isildurem. You will submit to the Witch King, and at our side you will serve him. You will die, and I will raise you as my puppet. You have a choice before you. You don't. Oh, szczerze wątpię. A nie, dobra, jednak walczymy. Najpierw wcisnąłem blokadę. Dobra, tego akurat nie zauważyłem. Już tak. Perish and serve.
Mordekaiser, weź się uspokój, co? Won. Okej, chcę wysysać też ich mogę, tylko to po prostu dłużej zajmuje. Out. Dobra, zmienię sobie na szybką umiejętność, bo to może być dobre. Czekaj, nie tu. Tutaj. Tutaj. Wysysanie powalonego. Przycisnąłem kontrę. No, gdzie z tą łapą? Co to miało być teraz, przepraszam bardzo? Jakieś serie ataków? Rozwali w ogóle spokojnie. You still do not understand, but you will be made to. All who are called will serve the Dark Lord. There is no escape, even in death. Castamir. He serves the Dark Lord still. Tego to chyba trochę wbrew swojej woli, mam wrażenie. Chciałem sprawdzić, co to działa. Niestety nie. Może lepiej, żebyś nie wiedział? No serio się popałem w to jeszcze. No jakbym słyszał, kurde, fidlarza. Wersja angielska, tak gada Castamir teraz. Nawet egzekucją robię to robię to wyssanie. No dobra, jakieś minimum HP jeszcze mu zostało. Isildur will raise more of Gondor's fallen. I will track him. You and I will meet again. Well, as long as I wear this ring. I'm sure that is true. Jakby naprawdę zastanawia mnie, jak to działa, w sensie, jak Celebrimbor jest w stanie wygnać te upiory. He swells his ranks as fast as we deplete them. There is no stronger enemy. All enemies have a weakness.
or a strength that can be used to our advantage. Okej, okay, upgrade do Castamira widzę. Okej, okay, dość krótki. Nawet śmierć nie zakończyła upadku Castamira. Nazgul Isildur uczynił z niego widmo, które posłał na Taliona. No, krótki akapit, ale coś tam zawsze wpadło. Dobra, jak wyglądają teraz nasze zadania? Coś tu jeszcze mamy. Jeden quest chyba jeszcze zostanie, tak mi się wydaje, dla Eltariel, ale nie będzie to teraz. Czyli zostaje mi teraz Karnan oraz Bruz. No i misje oblężnicze, które nie wiem dlaczego mają 63%. Ale jeszcze mamy Cienie Przeszłości oczywiście. Chociaż myślę, bo są niektóre te umiejętności, dwie konkretnie, właśnie za Karnan chyba i za Bruza, które dają mi... Bruza muszę cały wątek ukończyć, a Karnan jeszcze coś, żeby to chyba mieć, aż sprawdzę. Co tam mam jeszcze zablokowane? Nie armia, postać. Tu. Też ukończ, dobra. Czyli muszę skończyć zadania Karnan i zadania Bruza tutaj było też, co nie? Tak. Wtedy odblokuję dwie umiejętności i te dwie umiejętności, myślę, będą wystarczające, żeby już móc ukończyć te wszystkie wspomnienia Celebrimbora, więc dopiero jak skończymy jeszcze te dwa wątki, no to zajmiemy się właśnie tymi zadaniami, żeby mieć 100% pewności, że się da wszystkie wykonać. A teraz póki co. Czy ja mam na tej mapie jeszcze coś do roboty? Z tego co widzę, to nie. Okej, okay. To w której twierdzy mam jeszcze co robić? Tu nic. W Nurnen oczywiście mam te dwa zadania. W tej nie ma nic. I w tej też jest pusto. Okej, okay, czyli na razie jedyne dwa questy, czy tam linie questowe, to jest najlepsza obrona u Bruza i to drugie dla Karnan. No to lecimy sobie do naszej fortecy i potem zajmiemy się tymi zadaniami, ale to dopiero w kolejnym materiale. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić, ile ma ten materiał, bo nagrywam go godzinę i 12 minut, ale dość długi czas mnie tu nie było, więc nie jestem wam w stanie nawet na oko powiedzieć, ile ten materiał ma, ale strzelam, że może będzie mieć klasycznie coś kole pół godzinki. Mam nadzieję przynajmniej. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Śródziemie, Cień Wojny, w którym będziemy kontynuowali zarówno zadania dla Bruza, jak i dla Karnan. Do usłyszenia. Cześć!